Ja, widzowie, dostawa nowego odcinka. Możecie zostawić lajka, suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co, widzowie, wpaść na Twitcha i Discorda i wszystko macie w opisie. A my kontynuujemy sobie trzeci odcinek, Deliver Us to the Moon. To the Moon, widzowie! Tak jak w poprzednim odcinku, zebraliśmy tutaj tnące rzeczy, ja je muszę teraz wykorzystać. Bo tutaj został zapis zrobiony, gra została wyłączona. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Gdzie teraz będziemy? Gdzie idziemy? Nie mam zielonego pojęcia. Na razie widzę, będziemy latać poza stacją kosmiczną. Dobrze rozumiem, źle rozumiem, średnio nie, w środku. Ale tutaj jest wszystko, kurczę, sfajczone chyba. No, zobaczmy co to, to ja to mogę, a ja to mogę przeciąć. Pyk, pyk. No i elegancko, dobra, tutaj znajduje się tlen. Na razie go nie bierzemy, on może się przydać, ale na razie sobie odpuścimy. Rozumiem, że dzięki temu, że teraz tniemy różne rzeczy, będziemy mogli chodzić do różnych innych miejsc. Taki widzowy jest plan. Będziemy się pewnie mogli nawet cofnąć i tak dalej. Po co ja to przecież? A, musiałem przeciąć, żeby przejść dalej. No to elegancko, widzowy, zrobiliśmy. Dobra, dzieją się w ogóle, jaka jest w ogóle misja? Znajdź sposób na zasilenie silnika rotacyjnego w skrzydle. Ale ty, mi się kończy tu tlen, kurwa! Ja myślałem, że tutaj jest taktyczna przerwa. A tutaj nie za bardzo, dobra. Bierz tu tlena. I lecimy, widzowie, dalej. Co tu się okaże, gdzie my idziemy? Jakie będzie finał tej rozgrywki? Nie mam zielonego pojęcia. Na razie przede wszystkim idziemy do przodu, widzowie. Zawsze nie należy się poddawać, widzowie. Trzeba iść naprzód. Proste, proste, widzowie. Idziemy do przodu. To? A czemu nie tnę? No tnij rzecz. Pyk, pyk. Alex. Ciekawe. Alex. No niedobrze, nie podoba mi się, że tu jest takie... Alexa, kurwa, maska. Dobra, tutaj mamy jakiś dialog i tu już mamy w ogóle podtrzymywanie życia, więc... I tuwa. No to niech oni gadają, bo to minuta. Hey, listen, I'm getting strange readings here from the lunar surface. Are you seeing anything? Just wrapping up. What the hell? All the lights are shutting down. Are you alright, Rolf? What just happened? I can't see a thing. Everything is dark. Nie, nie, nie. We lost power from the MPT. The whole station is down. Can you find your way back to the airlock? Negative. I don't have a visual. Right. I'm sending Alex to block the airlock doors. Do you see him? I see his flashlight. Heading back to the airlock. What's going on? Nie, 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 nie. What's your ETA? 10 seconds. Make it faster. Once the airlock seals, you'll be locked out. Alex is blocking the door for you, but he can't hold it much longer. Okej. Czy tu jest dziwny sygnał? Pierdole, już mi się, widzowie. Ja se tu, naprawdę, ja se tu chciałem, kurwa, fajnie se pograć, wiecie? Ja sobie tu chciałem usiąść i przed spankiem sobie pograć, wiecie? Dobra, dzisiejszy odcinek będzie krótszy, bo nie chcę mieć traumy i chcę się, kurwa, wyspać, widzowie. formularz zamówienia. Rzeczenie planu podtrzymującego życie. Zamówienie odrzucone. Przypomniałem przed wysłaniem wszystkich zamówień materiałów konstrukcyjnych. Muszą zostać zatwierdzone przez Radę Księżycową. Dobra. Tu coś ciekawego, joystick, żeby sobie pograć w strzelanie. Ale może lepiej tego nie róbmy. To wygląda, jakby wszystko było tutaj sfajszone. Nie no, ale mnie się tak stresuje, widzowie, grając w takie gry, kurwa. Bez kitu. Muszę przestać. Muszę się otrząsnąć. Nie no, my jesteśmy, kurwa, w jakimś magazynie. Ja czuję bardzo niepokój. Nie wiem, czuję spięcie, kurwa, we wszystkim, co mogę czuć, spięcie bez kitu. Nie, 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 nie. To ja mam takie przeczucie, widzowie. Coś się zaraz, kurwa, wydarzy. Oby nie. Na serio, czy jest pięcie? Nie wiem, dlaczego to się dzieje. Skanuj. Zesrany jestem, no. Baza danych.
Stacja kosmiczna Persona miała być przeznaczona do celów operacyjnych, jednak nigdy nie została ukończona. Starach i Rof nadzorowali budowę ostatniego skrzydła, dopóki członek Rady Księżycowej, MacArthur, nie przerwał dostaw materiałów, takich jak panel przekierowujący zasoby do tajnego projektu na Księżycu. Rozumiem i nie rozumiem jednocześnie. Dobra. Co tu się dzieje? Tu coś jest pęknięte, widzę, nieelegancko. Tutaj chyba nie mogę się dostać po lewo, widzowie. Jedole. Gry kosmosowe. Dobrze, widzowie, a wyobrażacie sobie, jakbym ja w prawdziwy horror grał? Przecież to jest nie... Ja przez chwilę mi taki, kurczę, durny widzowie pomysł mi do głowy przyszedł, żeby w jakiś The Walking Dead'a pograć. Będziemy się fantastycznie bawić, pomyślał Eryk. Dobrze, że nie wykonał. Tylko pomyślał. Chyba, że nie mogę sobie nigdzie strzelać, tak jak mam na to ochotę. Przeciąć w razie sytuacji awaryjnej. No tak, dla mnie to sytuacja jest awaryjna. Czemu to jest głowa jebanego robota? Nie czuję się tu bezpiecznie. Halo, baza? To je robot? To je robot? Czy to je maska? A, to maska spawalnicza, dobra. Wszystko wygląda na porządku. Czy ja jestem w stanie tego uniknąć jakoś? Coś, kurczę, wątpię. Poczekaj. To jest bateria, chyba? Nie. Nie mogę tego wyjąć. No, jak dla mnie to ani tam na pewno nie możemy przejść. Więc wydaje mi się, że nie mamy za dużej opcji, ilości opcji. Jak po prostu prześlizgnąć się tędy. Chyba do góry po prawo? Coś takiego, widzowie, później. Kurwa, to wymaga tak zwanego skilla, którego nie posiadam niestety. Później w dół i jakoś tak. Pyk, mamy to. I co teraz? Teraz możemy ukraść baterię? A nie, możemy to... Naprawię... O! Kurwa, jak ja dobry nawet w majsterkowanie, ty! Dobra, idziemy dalej. Na razie nic się w tej grze nie dzieje. Szczerze mówiąc, bardzo mnie to cieszy, aczkolwiek myślałem, że ta gra będzie pełna różnorakiej akcji. Na razie... nie zaskakuje mnie pozytywnie. W sensie nic się za bardzo nie dzieje, jeżeli mają być tu kosmiczne zombie, to nawet i lepiej, że się nic nie dzieje, tak? Ale tu dziwnie to wygląda, jakby tu miał oczy ktoś i tu się tak uśmiechał. To my jesteśmy, widzowie, bo w sensie to powinno być nasze odbicie. Dobra. Tu coś ciekawego, wsa, to nie chcemy. Co to za bąbelki są? H2O. Starszy kropla. System podtrzymywania życia, tak? A my tam idziemy? Rotacyjny w obszarze. Chyba tak, no. Tak mi się wydaje, że tak chyba. Tu coś pokręcimy i będzie gituwa, co? Baterię można wziąć, ona się pewnie gdzieś przyda. Bier. Pewnie się przyda, skoro istnieje taka możliwość. To już sobie wezmę na zapas. Nie no, co ty gadasz, że ja wszystkie baterie mam tu przynieść? Ty chyba zgłupiałeś. Co to jest? O, smici, widzowie. No, rośliny? A, rośliny! Ciekawe. I rośliny jakby dostarczały powietrze. Bardzo, bardzo sprytne, no. Bardzo sprytne, tylko mniej sprytne jest to, że ja tutaj muszę 15 baterii dostarczyć, kurwa. Ja w ogóle w dobry... Ja nawet nie wiem, widzowie, czy ja dobrze idę, nie? Jakby idę naprzód, ale tu się może zaraz okazać, że naprzód to nie jest najlepsza droga, którą należy iść. Obryś, mogę tu... i co to daje? O kurczę, ja mam to wszystko zepsuć? Nie wiem, kąd jakbym miał zepsuć, to psuję. Elegancko jeszcze tu zepsuć, super, tutaj jeszcze zepsuć, elegancko. Tutaj zepsujemy, miodzio. Elegancko już zepsułem? Tacy zepsute? Chyba nie do końca.
I co teraz? Tam widzę jakieś baterie. Ja bym je... A, bo ja to psułem, żeby tam się dostać po te baterie. No tak. Miałoby to jakiś logiczny sens. Tylko jedna jest? Czemu nie mogę sięgnąć? Nie mogę. Halo? Proszę mnie tu, kurwa, tą baterię dać. Nie, no zbugowane, halo. Na, halo. Halo, halo. Górą może. Dobra, jednak ja mam zbugowany łeb widzowy. Bier baterię. Dobra, chłopie, to jest Duracell Turbo jakieś. Dobra, baterie 2, pyk, zrobiona. Next. Oj, spokojnie. Kurwa, że to zręczność. Spokojnie, że to zręcznościowa gra jest. To w ogóle ma napisane, że to jest taka przygodowa gra. Chyba by się zgadzało, jeśli chodzi o to wszystko, że jest to jakaś taka przygodówka. Natomiast, szczerze mówiąc, w ogóle dziwne tego, przygodowy trailer. Killer, jak to się tam mówi. Widzę, że trochę laguje giereczka, 43%, bardzo mi się to nie podoba. Znaczy 43 FPS, 43% bym powiedział. No, nic się no, come on. Dobra. Po baterię. Czemu laguje? No ta gra jest... To nie tylko ja mam takie niestety problemy. Ta gra jest na tyle chujowo zoptymalizowana, widzowie, że tak już po prostu w większości niestety jest, że raz na jakiś czas strasznie... Oj, 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 oj. Dobra, poczekajcie, bo ja się zaraz wywrócę. Spokojnie, spokojnie. No w dół, w dół, w dół, w dół, do góry, w dół, w dół, w dół, w dół. No ej, no halo, halo. Tu, tu, bo ja się zaraz wypierdolę. Kurwa. Do przodu. No, gościu. Przecież idealnie, kurwa, w to wchodzę, jak masło. No. Odpocznij, odpocznij, bo zostaj... Kurwa, stop, bo ze 200 razy zostałem poparzony. Przerwa, przerwa. Pyk. Dobra. Mamy wszystkie baterie elegancko, widzowie. Ale to fajnie wygląda tutaj. Gwiazdy eleganckie. Fajno. Fajno, podoba mi się. Co mówiłem? Coś, widzowie, mówiłem. Tylko ja bym... A co teraz? Elegancko. No dobra, no ale ja chcę iść dalej, no. No, trzeba sobie radzić, tak? Do góry mam iść, tak? Spoko. Coś mówiłem, widzowie, ja się nie mogę na tej grze, kurwa, skupić i wypowiedzieć jednego zdania w całości. Się boję. Dygam się fest. No już, się uspokój. No, proszę, a to trzeba zniszczyć, żaden problem. Kurwa, my tą stację rozdupcamy w pół, widzowie. I co teraz, w ogóle jaka jest misja? Być do centrum kontroli. Centrum kontroli w jakim skrzydle konkretnym? Skrzydle w jakim? Skrzydle Rydla, Rydla jakiegoś, Rydla, albo coś takiego. I gdzie to było, tutaj? Nie tutaj. Nie w tą stronę, widzowie. Tutaj nie. Ze środka przyszliśmy. Szukamy jakichś drzwi na pewno. No już, już. Te drzwi? Rybra. To tutaj, widzowie. Widzimy. Gazu, gazu. Gaz, gaz, gaz. Nie, no nie. Nie, pierdolę, jak ja mam z lampką tu zadupcać. Oj, od się dupca.
No nie mów mi, że ja z lampką będę teraz, bo nie mów, że wszystko zgaśnie. To już chyba nie, psycha mi siądzie, widzowie. No dobra, dobra. Jestem. Interakcja. To teraz aktywuj silnik rotacyjny. Winda kosmiczna. Wow! Wow! O kurwa! Wow, widzowie, akcja! Co się dzieje? Zmiotło nas. Ale jak efekty, bo właśnie w kosmosie, widzowie, nie wiem czy wiecie, nie ma dźwięku. Niedobrze, rozpierdoliliśmy w pół tą stację. To nie wiem, czy to jest dobre. Dobre, co zrobiliśmy. Nie jest dobrze, prawdopodobnie zaraz kurwa wszyscy umrzemy. Chwyć. Kurczę, interakcja jak w tym, dobra, jestem przygotowany, chłopie. Kończy... O kurwa, to co ja mam zrobić? Tlen, bierz. F. O kurwa, widzowie. Chyba laguje mnie. No niestety, tak jak mówiłem na początku, widzowie, ta gra nie jest najlepiej na świecie, słuchajcie, zoptymalizowana. Ale tak się, teraz za dużo rzeczy się nie dzieje, więc... Niestety optymalizacja tej gierki się. Teraz słuchajcie, mam 100% zużycia procesora, niestety. A na procesorze nagrywam. Jest to tak zwany problem. Dobra, a co to, mogę to zebrać? Nie wiem, chyba nie. Gaz, widzowie, do stacji kosmicznej. Spokojnie, nie bikuj. Mamy to. Z drogi śledzie. Dobra, ale przynajmniej dzieje się, widzowie, jakaś akcja. O kurwa, butle z tlenem, niedobrze, coś wybuchło se. Bardzo niefajnie. Co to jest? Otwierać. 14 sekund. Tlen, pyk. I gazu. Gazu, szukamy tlenu. Nie no, fajna gierka. Nawet fajna jak na przygodową, tylko spodziewałem się, że może być to jakiś coś bardziej rodzaju, szczerze mówiąc, bo ja nie przeczytałem za bardzo co to jest, nie chciałem sobie aż tak spoilerować w ogóle wszystkiego. Ej, my nie dolecimy jak 30 sekund, a dobra, nie, damy radę. Więc szczerze mówiąc spodziewałem się bardziej, że to będzie gra typu survival, nie? Że my tu będziemy musieli przetrwać. Będziemy musieli zbierać zasoby i przetrwać. Dobra. Ewakuacja stąd, tu nic ciekawego nie będzie. Do środka, 30 sekund, damy radę, widzowie. Ale i tak jest fajnie. W środku tlen będzie jakiś? Mam nadzieję, że tutaj w środku jest tlen. Jest. Gaz. Ale fajnie zrobili, tak? No na styk, widzowie. Jakbym się gdzieś zatrzymał na chwilę, to nie dałbym rady. Pyk, tlen. Awaryjne. Te przyciski. Gazu do środka. Wow! Ale myśmy stację rozdupcyli, a to chyba tak nie miało być, panowie. O kurwa. A... Gaz. Zamykaj. Pyk. Wow! I windą zadupsamy. Dobra, no rozdupsyliśmy stację w pół, ja nie wiem czy ludzie będą zadowoleni, ty. My tu jesteśmy na misji ratowniczej. Planety Ziemia, ty. A my tu rozdupsamy stację kosmiczną. Trochę mi tu nie pasuje fabularnie to, że jakby no jest jedna stacja kosmiczna, która ratuje Ziemię, nagle nikt nie ma... No dziwnie to wygląda. Nie ma tej episkości, nie było wprowadzenia tego. Wydaje mi się, że chodzi bardziej o budżet, którego nie mieli twórcy. Powinno być jakieś wprowadzenie, jakieś wiesz, cutscenka, jakieś ludzie, co się powinno dziać, że na przykład, nie wiem, 4 rakiety nie trafiły w miejsce, coś w tym stylu. Tutaj jesteśmy bardzo samotni. I to jest o tyle dziwne, że no nie powinniśmy być samotni na takiej stacji kosmicznej. Znaczy, ile na stacji kosmicznej? No na stacji kosmicznej też powinniśmy
spotkać ludzi. Mam nadzieję, że spotkamy kurwa mać jebanych ludzi, rozumiesz? No to niezły debil ze mnie, widzowie. Zdobądź jednostkę ASA, aby zyskać dostęp do sceny. Bo ja się sam napędzam, nie? W mojej bani. Dobra, zdobądź jednostkę, co? Zdobądź jednostkę ASA, aby uzyskać dostęp do centrum. Jasne, jednostka ASA. Żaden problem. W ogóle trzecia perspektywa trzeciej osoby już mi się elegancko podoba. Otwórz drzwi. Z takiej tego to już mi się fajno. To już fajne, bo już się tak nie wczuwam za bardzo. Tutaj z trzeciej osoby to jest elegancko. Centrum księżycowe. 5 lat po awarii. No. I to już jest fajne. Trzecia osoba. Miodzie widzały. Miodzie, oby więcej trzecich osób. Potrzebna jednostka, żaden problem. Słuchajcie, widzę, że zużyliście wszystkiego 100%, poczekajcie sekundkę. Dobra, wracamy widzowie. Co tu mamy? Mamy tu mapę świata, ale w ogóle to jest mega ciekawe, że z trzeciej osoby to jakoś tak kurczę od razu fajnie jest. Ale od razu przyjemnie, nie? Znaczy mniej się człowiek wczuwa, ale bardzo, bardzo fajnie. Co to jest? Old Insect Replace. Co? To pod Y. Nie rozumiem. Taki chyba błądzik mały. Błędzik. A, tu jakieś ekrany. Tutaj jest jakiś pyk. Jakieś Hello? Powiadomienie. Hello? No co krzyczysz, kurwa? Where is everyone? No właśnie, gdzie są wszyscy? I have no idea. I've never seen the base like this. Is Alex getting any heat signatures? No, nothing. This can't be right. I'll go downstairs, see what I can find. Sarah, we'll figure this one out. And thank you, both of you, for saving me when the blackout hit. I know I Expedition team, you must be at the surface by now. Remember, you only have 40 minutes down there. Copy that, Pearson. Don't mention it, Rolf. Can you check out the control center and see what's wrong with the MBT? Will do. Keep your comms on. I'll update you when I find something. No dobra. My generalnie słuchajcie, mamy tutaj no przede wszystkim ratować ziemię, tak? Ale jakby głównym też zadaniem jest jakby ogarnąć, co tu się wydarzyło w ogóle, nie? To jest jakby nasza misja. Czytaj, 5 lekcji, które zrobią z siebie idealnego rodzica. Okej. Mi się raczej nie przyda na razie. Rysunek. Okej. Więc taka jest nasza misja. Dlatego ciągle znajdujemy jakieś notatki i jakby w naszej głowie mamy spróbować to rozkminić, co tu się w ogóle dzieje, nie? Miejsce Katie. Isaac był zdruzgocony na wieżę śmierci żony w burzy piaskowej na ziemi w 2049 roku. Nie chcąc narażać swoich na pogrążenie się warunki na ziemi, chciał sprowadzić je na księżyc. Kerry odmówiła z troski o stan zdrowia Katie i opiekowała się nią, dopóki ojciec nie uznał opieki rodzicielskiej nad Katie. Nie uzyskał. Wkrótce potem Katie została przywieziona na księżyc. Rozumiem. No dobra, to chodźmy dalej. Nie wiem, czy chodzi z tą nadzór nad bezpieczeństwem i transportem. Nie wiem, czy chodzić w ogóle z tą latarką, czy nie? Czytaj. Zaświadcza się, że dyrektor operacyjny został z honorami zwolniony ze służby Międzynarodowej Agencji Wywiadu. W ogóle widzowie, wiem, jakie będzie następna gierka, to już wam mogę zaraz powiedzieć. Krótka aktualizacja. Ewakuowani z Tombauta zostali już przeniesieni. Takie zamieszanie jak w Tombaudu już się nie może powtórzyć, nie zamierzam w tym brać udziału. Tombaudu? Isaac, dobrze, w takim razie niedługo możemy zacząć, czas podjąć decyzję. Pamiętaj, że żaden krok naprzód nie odbył się bez ofiar. Przetrwanie ma swoją cenę, niedługo wydarzy się Wydarzenia w Tombaugu będą tylko niewyraźnym wspomnieniem. Czas zostawić to wszystko za nami. My ciągle coś poprawiamy, jak to postać. Uspokój się. Toaleta? Co tam w środku jest? Widzę umywala. Nic ciekawego za bardzo. Nie mogę tam wejść. Nie mogę. Niestety widzowie, nie możemy skorzystać z toalety, zamknięta. Roza, dział badań księżycowych chyba.
Tak, następna gierka, słuchajcie, jaka się odbędzie, to będzie gierka, którą, która nazywa się, słuchajcie, Cartel Simulator. Nie pamiętam do końca, jak się nazywa. Coś takiego właśnie, widzowie. Jest to taki właśnie Cartel Tycoon może. Coś takiego, widzowie. W każdym razie chodzi o to, że zarządzamy swoim własnym kartelem. Na tym będzie polegać gierka. Dobra. I wydaje mi się, że bardziej odda niż ta. Zdecydowanie. Tutaj nie możemy wejść, idziemy dalej. Bo to jest taka gra przygodowa, w której za dużo się nie dzieje. W sensie chodzimy tu, fajno się chodzi. Fajno, że widoki. Fajno, fajno. Ale żem kurwa z dwie dychy za to dał. William, what the hell was that speech about? Chapter Rosa, it's time. The ships will be ready soon. You can't be serious. I don't know how you plan to fix this mess, but you'd better do it now. That won't be necessary. Come with me. You are serious. Will, have you lost your mind? We can't leave the colony behind like this, not during this blackout. Not with the MPT signal still offline. People on Earth depend on us. Don't concern yourself with them. Those days are over. Ah, Juni. The long journey ahead. That was the agreement. The ships were supposed to be our last resort. We didn't give up the first time, and we are not giving up now. When the network is back online, we can provide Earth with power again. We are close, William. No, we're not. We're not close at all. If you still think we can power the entirety of Earth with the MPT, you're more delusional than I thought. We have one last hope, and it's outward. Now get ready, because we're going. Oni gdzieś pojechali. Not like this. I'm not asking. Get her on the ship. What? Is this really? Dobra, widzowie, jest pozytywna informacja. Od razu się lepiej czuję. Prawdopodobnie nie zombie. Elegancko, kurwa. Co mi więcej do życia jest potrzebne? Po złowieszczej przemowie członka Rady Księżycowej przybywa, by zabrać swoją współpracownicę dr Rosę. Tajemniczą podróż, to oburzona odmawia i twierdza, że MPT oraz Ziemię można uratować. MacArthur nie rezygnuje, zmusza ją, aby udała się z nim. Nagranie 24 minuty po awarii. A czy my jesteśmy w stanie sobie go jakby naprawić? Bo chyba jesteśmy. Nie, możemy go gdzieś wziąć. Wykryto awarię sprzętu. Wymagana jest konserwacja. Dobra, czyli możemy go jakoś naprawić. Dobra, to mamy fajną informację. Podoba mi się to. Bardzo elegancko. Trzeba to naprawić jak najszybciej. Tylko jak? Tu jakie kamery? Witam serdecznie. Pozdrawiam z rodziną. Siemanski. Tylko gdzie to teraz naprawić? Nawet nie mogę taba kliknąć. Nie mogę go odłożyć, nie mogę nim rzucić. Nic nie mogę niestety zrobić, widzowie. O! Zawsze mi przy sobie. No to mam właśnie. To tędy może tutaj coś elegancko tu pyk. Tutaj jest wielki komputer. Na pewno tutaj, widzowie. Damy radę. To mi tak przyczucie mówi, że tu. Co? Kurczę, jak moje przyczucie elegancko. AZ network access port status defective. Component replacement is advised. Interakcja. Zbierz. Co? Okej. Okay. Zbierz. Interakcja. Jeszcze raz. Interakcja. Daj mi pokrywę. No dobra, ale to z tym interakcja, tak? Zdjąłem pokrywę. Umieszcz części sieciowe na stole. Wymień elementy. Nie, no to naprawdę mam robić? To jest moja kurwa misja? O, no to pięknie. Ale fajna rozgrywka, widzowie. Dobra, jednak się nie opłacało. Idziemy dalej, skok. Co tu jest ciekawego? Tu nic. O, dobra, dobra. Jednak nie trzeba szukać, elegancka gierka. Wiem, że będę chodził 20 minut i szukał po tych wszystkich lokalizacjach. Witam! Ja założyć, ja mieć sieć wymienna. Ja mieć, no już, czy nie? Znaczy sieć wymienna, ta wymienna.
Część wymienna mieć. No. No interakcja, interakcja, panowie, interakcja. Halo. Halo. No klikam F, no. F. Pay F to, click F to pay respect. No klikam. Klikam F. FFF. F widzowie. F jest klikane, kurwa, jak jest spamowane F widzowie. Zdobądź jednostkę, aby uzyskać... No tak, no mamy jednostkę. Chcemy uzyskać dostępa. To jak, kurwa? Poczekaj. Zbadaj uszkodzoną w obszarze... No tak, znajdź części zamienne, 3 na 3, no. Rzecz mam. Gdzieś tutaj jest ta interakcja. To jest zbugowane chyba. Widzowie. Widzicie? O, mamy. Mogę to teraz, elegancko? Tu zamienić jakoś coś? Nie mogę. A tu mogę? No też nie mogę. To coś tu widzowie chyba nie gra. Pokaż co to jest. Zachowujemy wspomnienia. Powrót do miejsca zapisu. Aktywuj dowolną uprawnioną jednostkę. Patrz jak twoje wspomnienia ożywają. Fajna technologia. Już sobie wyobrażam jak mogłaby działać. A ja tu w komputera trzeba. Łe, uruchom ponownie. Naprawa, naprawa. A czemu nie mogę? Nie ma baterii? Nie rozumiem do końca, no. Mam, uruchom ponownie. Coś tu widzowie, kurwa, nie gra. Jeszcze nie wiem co. Czegoś nie ma. No nie, no mamy jakby znaleźć części zamienne. 3 na 3, to jest nasza misja. I mamy wszystkie części zamienne. Coś tu trzeba widzowie naklikać. Ja nie wiem w którym momencie i gdzie. Tutaj byliśmy, to badaliśmy. Tam do góry raczej wątpię, że tam trzeba kliknąć. Jeszcze raz spróbujmy tutaj. Jak utkniemy, to zawsze jest przycisk zatrzymaj, więc żaden problem widzowie. No tutaj widzę, że nic nie ma. To co to jest? Mogę sobie pootwierać. A coś mi to da? Nie da. Taka interakcja. To wolę pozamykać, jakby to jednak zombie były widzowie. Nie, nie, nie. Proszę zamknąć. Tutaj? Tutaj nic, nic, nic. Najczęściej zamienne. Kurwa, żem znalazł. I co teraz? Ja nawet wyjść nie mogę, tak? Do górą wyszedłem. Może musimy znać schemat, bo nie umiemy. Coś. Nadajnik, odbiornik, tego, owego. Może tutaj, może tak to trzeba ogarnąć. A, to będzie pewnie potrzebne, żeby on jakoś tam przeleciał. Jak już go ożywimy. Robota. Tu sobie ktoś elegancko szluga palił. Nawet jest jeszcze czerwony, a nie powinien być. Czy bardzo nieelegancko palił szluga? I co, wy nie palcie szlugu? Straszny, straszny syf. Dobra, tutaj szafki nie mogę otworzyć. Zobaczymy, mogę w ogóle stąd wyjść w jakikolwiek sposób? Ja mogę na przykład to przestrzelić? Nie. Dobra, nie mogę wyjść, czyli trzeba naprawić tą jednostkę, natomiast ona jednostka została zbugowana chyba. Dałem mnie tu kole, nic nie ma? Cola, soda, ten Coca-Cola, już tam widzę, jest napisane tu Coca-Cola, ja bym poprosił. Coca-Cola. Nie mogę. Jump. Brak pomysłów. Brak pomysłów, widzowie, co teraz? Utknąłem. My widzimy się za chwilę. Widzowie, zdaje się, że całkiem istnieje duża szansa, że pominąłem przez pół godziny chodzenia właśnie ten pokój. I tutaj się to znajduje. Jeszcze bierz to. I tuwa? Tak, zamontuj część. Dobra. No niestety, chyba z pół godziny chodziłem i nie wiedziałem. No to przesadzam, no. A przez te 5 minut, no, faktycznie zgubiłem. Zgubiłem się tutaj. Montowanko, chwyć. Montowaj, montowaj, skręć. Co mam skręcić? O kurwa, to ja mam to wiedzieć, jak to zamontować? Jesteś jakiś pijany? To pierwszy, tak? No tak pokazuje, że pierwszy. A dobra, nie będzie dał, umiesz. A nie tak. To tak, nie? To tak. Nie? To tak. To tak. 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 Skąd ja mam to wiedzieć, jak? A widzę. Tak. Odwrotnie chyba. Czekaj. Tak? Elegancko. Dobra. Teraz to. Tak. Tak.
Na rozum, tak. Rozum działa, widzowie. Niesamowite. Nie tak, to tak. Pyk, elegancko. Interakcja. Świetnie. No to restart. No to resetik ja bym chciał, tak? U reset. Halo? Reset. A, jakiś co? Nie, ty chyba sobie żartujesz teraz. Umieść części z silnika na stole? Znaleźć komponenty silnika manewrowego? Ech, no dobra. Komponenty silnika manewrowego w takim razie, widzowie. A niechaj będzie. Poka mnie tu. Dobra. Pyk. To wszystkie? A, to elegancko, widzowie. Ja myślałem, że tutaj... Co to jest? Księżyc. Ja myślałem, widzowie, że będziemy chodzić teraz 8 minut i szukali jakiegoś kurczę sprzętu, żeby tylko zamontować jakiegoś robota. Na szczęście nie. Nie tutaj. Montowanko. Ja dobry jestem w montowaniu, widzowie. Pierwsze to. Być. No wygląda, że tak, elegancko. Dwa. Dobra, według instrukcji. Zawsze w tym były najgorszy, widzowie. Czytanie instrukcji. Najgorsza sprawa. No może być tak. Pyk. Tak, klocki Lego. W tym byłem tragiczny, naprawdę. No i tutaj jest problem. Tutaj jest, widzowie, problem. To? Wygląda na to, że ni wuja to. Nie ma ja nawet jak tego. Nie. Jak to jakby... Wróć, top. Teraz na logikę by pasowało chyba to. Elegancko. Teraz na logikę to bierzemy. Teraz powinno to być. Tak mi się wydaje. Dobra, będę czytał instrukcję, jak ja to na logikę wszystko rozkminię. Na chłopski rozum, widzowie, tak zwany. Albo i nie rozkminię. No i rozkminione. I teraz to. Pyk. Robot działać? Działać robot? Zamontuj komponenty. No elegancko. Pyk. Ale widzowie, się ciemno zrobiło, sorry. Ta, uruchom ponownie. Ja umiesz. Pyk. Do komputerka. Uruchamianie ponownie. Próbował pan uruchomić ponownie? A żebyś wiedziała, że próbowałem. Czy zadziała? Serio, widzowie, że jest tak ciemno, ale tak zwana noc następuje. Co się dzieje? Przeciążenie generatora. Uruchom ponownie jednostkę AC na komputerze znajduje... No, że... Ta, próbował tylko tutaj przeciążenie. Witam pana robota. Bip, bip, bip. I on nagle, kurwa, laserami jak w Star Warsach. Koniec gry. Endgame, napisy. No siema, robot. My kumple z robotem. Może my tak naprawdę jesteśmy robotem, bo jakby nigdy nie widzieliśmy, czy jesteśmy ziomkami. Mechanik. Dobra, jaką mamy? Użyj asa, aby zresetować generator i opuść obszar. Dobra, ale jakby... Pokaż. Pod C mam to? Gdzie mam się udać? Jakiś generator mam zresetować tutaj. Tutaj? Chyba tutaj. Wygląda na to, że tutaj. Latara. No lecisz do przodu, ty. Bo to jest szyba. Dobra, ale to jakby to chyba już rozkminiam, jak to trzeba zrobić. Odpalaj latarę, bo tutaj zrobiliśmy taki zajebisty włazik. Tutaj cyk, rurą. Dobra, cyk, elegancko. Pyk, powinno być miodzio. Kurwa, jak ja nienawidzę po takim czymś.
Pierdolę, że dali rozgrywkę mi fajną. Nie no, wy jesteście kurwa pijani, że ja mam. Ja pierdolę, widzowie, ja nie wiem jak ludzie mogą grać w horror, ale przysięgam wam. To jest dla mnie niepojęte. Dobra, interakcja. Reset. Przecież sobie nie wyobrażam, jakbym wiedział, że mnie jakieś coś goni, ja bym takim tunelem zapierdalał. Tutaj, interakcja. Git, naprawione. Otwarte, działa, światło. Pięknie. Dobra, widzowie. Gdzie idziemy dalej? Jaka jest dalsza misja? Dowiemy się w następnym odcinku. Możecie zostawić lajka, wpaść na inne serie z różnych gier. Następna gra, już tak jak powiedziałem, Cartel Tycoon to się tak nazywa. Chyba teraz jestem przekonany. Bardzo fajna gra, także w nią sobie zagramy. Jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje gierek do ogrania, to zapraszam Discord czy Twitch. Macie w opisie mój drugi kanał. Wbijajcie, widzowie. I co? Życzę wam miłego dnia i siemson, widzowie. Do zobaczenia.